Oto Samsung Galaxy S23 Ultra, a ja miałem okazję go sprawdzić jeszcze przed premierą. Dwie rzeczy, które warto wiedzieć o tym nowym smartfonie na sam początek, chyba dwie najważniejsze, czyli cena oraz największa nowość aparat. Najtańsza wersja 256 GB i 8 GB RAM-u to wydatek 6799 zł, a najwyższa, która ma pojemność 1 TB i 12 GB RAM-u to aż prawie 8700 zł. Druga kwestia to oczywiście aparat. To jest największa zmiana w tym smartfonie. S23 Ultra ma tutaj 5 elementów aparatu. 4 z nich to naprawdę aparaty, ten piąty no to jest autofokus laserowy. Ten najważniejszy z nich, zupełnie nowy, ma rozdzielczość aż 200 megapikseli przy świetle obiektywu f1.7. Po co komu 200 megapikseli? Samsung sam mówi o tym, że zdjęcia z tego smartfona można drukować w ogromnych rozmiarach, wieszać sobie na ścianie, co nie jest takie głupie, ale powiedzmy sobie szczerze, pewnie nie każdy będzie to robił. Większość z nas jednak publikuje zdjęcia w internecie, chce mieć po prostu swoje pamiątki w wysokiej jakości. I w tym wypadku 200 megapikseli wbrew pozorom ma całkiem spory sens. W tej technologii z matrycy 200 megapikselowej mamy łączenie pikseli w chyba maksymalnym wydaniu, jest to nawet 16 pikseli, aby stworzyć jakby taki jeden. Ta matryca jest w stanie produkować zdjęcia o niższej rozdzielczości. Standardowo zatem uzyskujemy tutaj 50 megapikseli, ale jest też tryb, w którym możemy uzyskać 12 megapikseli. 50 megapikseli wystarczy do zrobienia bardzo dobrych zdjęć i jeśli one są jakby zbierane z tych 200 megapikseli, to są niezwykle wyraźne, pełne detali, ale zarazem, ponieważ są właśnie zbierane te piksele, jakby grupowane, to też matryca zbiera więcej światła. Mówiąc w dużym uproszczeniu, zdjęcia będą jaśniejsze niż w przypadku 200 megapikseli. Jest to fajny kompromis, bo zdjęcia będą zarówno jasne, jak i pełne detali, a rozdzielczość w zupełności wystarczająca nawet ponad to, co potrzebujemy do większości zastosowań. Mówimy tutaj zaledwie o jednym z kilku aparatów, który S23 Ultra został wyposażony, ale oprócz tego mamy także Ultra Wide, czyli ultra szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 12 megapikseli przy słonie 2.2. No i mamy tutaj także dwa teleobiektywy, jeden o powiększeniu trzykrotnym, który oferuje 10 megapikseli, ma stabilizację obrazu przy słonie f2.4 i dual pixel f, a także teleobiektyw o przybliżeniu 10-krotnym, również 10 megapikseli, stabilizacja obrazu, ale tutaj f4.9. Oprócz tego mamy też możliwość cyfrowego zooma, który no, ogólnie jest czasami fajnym rozwiązaniem, fajnym dodatkiem, kiedy chcemy na przykład takie miejskie zdjęcia skomponować. Natomiast generalnie no, jest tam jakość obrazu dużo słabsza, no bo to zdjęcie powiększane. Oczywiście są algorytmy, które tutaj to powiększenie jakoś ulepszają, no ale wciąż ta jakość obrazu jakaś tam fantastyczna nie jest. Nie zapomnijmy też o przedniej kamerce, 12 megapikseli. Tutaj producent chwali się, że jest to lepsza jakość obrazu, w szczególności właśnie w nocy, kiedy mamy lepsze naturalne kolory. Tego nie mogłem sprawdzić, bo no nie było tutaj takich warunków, ale w pełnym teście z pewnością to sprawdzimy, no bo przecież kamerki selfie są dla nas coraz ważniejsze. Nowością jest także możliwość fotografowania astro hyperlapsów, czyli takich ujęć, w których na przykład na statywie kładziemy smartfona nocą i chcemy pokazać ruch gwiazd. Jesteśmy na przykład gdzieś za miastem, na wakacjach, no to jest bardzo fajny pomysł na zdjęcia. Fajnie, że tutaj taką możliwość zastosowano, a dla tych, którzy chcą wycisnąć wszystko, co można z tego aparatu, jest też tryb Expert RAW. Jest to osobna aplikacja, ale tutaj wystarczy w menu aparatu wybrać ten tryb, tą funkcję i od razu ona się otworzy, będziemy mogli z tego skorzystać. Nie musimy przechodzić do osobnej aplikacji, jak było do tej pory, więc bardzo fajne usprawnienie, które zachęca do tego, żeby właśnie robić zdjęcia w formacie RAW. Mogę Wam wiele opowiadać o tym aparacie, jego specyfikacji, ale szczerze mówiąc nie miałem zbyt wiele czasu, aby go w praktyce sprawdzić, tylko taki krótki briefing prasowy, ale patrzcie, kogo spotkałem, oto hashtag Alek. Witam, witam. I hashtag Alek miał okazję sprawdzić S23 Ultra chwilę jeszcze przed premierą i zapytałem go tak na spontanie o te kilka zdjęć, które nim wykonał. Pierwsze zdjęcie to wiesz co, to jest może mało artystyczne, ale zdjęcie sufitu jednego z wieżowców przy Rondzie Daszyńskiego. I chciałem tam przetestować, na ile pozwala ta nowa matryca 200 megapikseli, więc tam
kliknąłem ten oddzielny tryb, który jest, no bo to trzeba zmienić tryb w telefonie. Powiem ci, że byłem w szoku, jak bardzo mogę przybliżyć, przyzumować sobie potem to zdjęcie już w postprodukcji, przykropować. Zresztą gdzieś tu pewnie to będzie pokazane. Tak, teraz i jak bardzo ono nadal jest ostre. To jest naprawdę szok. Więc no, to było pierwsze takie zaskoczenie odnośnie tej matrycy 200 megapikseli. Super. No robi wrażenie rzeczywiście, ale to nie jedyne zdjęcie, które zrobiłeś. Masz ich więcej. Tak. Jeszcze zrobiłem kilka zdjęć po prostu teleobiektywem, bo ja teleobiektyw kocham i gdybym miał w ogóle wybierać jeden obiektyw w smartfonie, to prawdopodobnie bym wybrał tylko tele. No i dla mnie, to już tak trochę opowiadając dookoła, że dla mnie to jest niesamowite, jak on pozwala pokazywać rzeczywistość, nie? Kompresując ją. No ale wróćmy sobie do tych zdjęć, bo to jest też najciemniejszy, ten 10-krotny optyczny zoom, to jest najciemniejszy obiektyw z tych wszystkich dostępnych w S23 Ultra i mimo tego, że on jest najciemniejszy, to ja byłem w stanie wykonać dwa zdjęcia, gdzieś tutaj znów one zostaną wyświetlone, z ręki, bez żadnego statywu, nie? Po prostu wyciągnąłem telefon, to było środek nocy, to nie było nawet niebieska godzina, nie? Gdzie jeszcze jest takie warunki są całkiem spoko, to po prostu była noc. I na pierwszym mamy zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki i tu zwróćcie uwagę, jak w ogóle fajnie rozmył pierwszy plan się, tak w bardzo naturalny sposób i jak bardzo ostry jest ten Pałac Kultury i Nauki, nie? I to znów, to było wykonane po prostu w zwykłym trybie, chyba nawet automatycznym. Drugie zdjęcie natomiast było wykonane już w trybie tym nocnym, który jest dostępny, ale też tym 10-krotnym zoomem optycznym. I to też byłem w szoku, bo naprawdę to było środek nocy i detale, które można zobaczyć tam w tle na wieżowcach w ogóle, jak one są ostre, to robią wrażenie. Jak porównujesz S23 Ultra z S22 Ultra, którego masz od początku? Od roku, no dokładnie. No to widzisz rzeczywiście jakiś realny postęp, no bo mamy tą matrycę 200 megapikseli, no ale finalnie to i tak będziemy robić głównie w 50 raczej. Czy twoim zdaniem to jest coś, do czego warto dopłacić? No powiem ci, że przede wszystkim, w sensie ja po pierwsze nie testowałem za dnia zdjęć. Ja testowałem nocą i nocą ten postęp jest widoczny, szczególnie właśnie w tych zoomach optycznych, natomiast w tych zdjęciach, tym głównym obiektywem również. W ogóle nocne zdjęcia moim zdaniem są lepsze po prostu w tym smartfonie. Za dnia ciężko mi się wypowiedzieć, bo jeszcze nie testowałem. Okej, to idziemy dalej ze zdjęciami, tym razem rozmycie obiektów. Tak, tym razem sobie potestowałem rozmywanie światła i przetestowałem po prostu tryb Pro, który jest tam dostępny w galerii aparatu. I pierwsze zdjęcie, które tutaj wam się wyświetli, no to jest zdjęcie z Mostu Gdańskiego, czyli taki mega fotogeniczny obiekt w Warszawie. I tam użyłem statywu specjalnie właśnie, żeby zmniejszyć jak najbardziej tą wartość czułości ISO, tak? Bo wszystko możemy sobie ustawić, więc najbliższa wartość ISO jest wręcz wskazana. I mega fajny efekt po prostu wyszedł, widać tą jakość nocną. Natomiast to, co jeszcze bardziej chyba moją uwagę i mój podziw wzbudziło, to jest drugie zdjęcie, które wam się tu wyświetli. To jest zdjęcie z tunelów Trasy Toruńskiej w Warszawie. Jest tam w kilku miejscach są kładki nad trasą, więc polecam, jak chcecie sobie potestować właśnie tego typu zdjęcia. I ja tam nie mogłem wykorzystać statywu, bo to było tak jakby, tam były, wiecie, tak barierki bezpieczeństwa są, żeby nikt nie wypadł z tej kładki, więc ja tam nie mogłem wykorzystać tego statywu i to, co zwróciło moją uwagę, to, że ustawiłem 2 sekundy naświetlania czas, czyli no relatywnie to już jest dosyć sporo, żeby poruszać sprzętem, a mimo tego utrzymałem i też matryca była na tyle ustabilizowana, że po prostu zdjęcie wyszło ostre, nie? To też gdzieś tu się pojawi to zdjęcie, więc byłem pod wrażeniem po prostu. Jasne. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj nam się ekipa składa i trochę głośno, więc dzięki Alek wielkie. Dzięki wielkie. Za rozmowę. Dzięki wielkie. I wracamy do materiału. S23 Ultra ma także nieco inną konstrukcję ekranu. Ten ma przekątną 6,8 cala, ale ta płaska powierzchnia ekranu jest odrobinę większa niż w S22 Ultra, a to dlatego, że mamy tutaj inne krzywizny boków. One są mniej obłe, po bokach jest bardziej płasko, ta krzywizna jest jakby mniejsza. Ona dalej jest i fajnie to wygląda, ale dzięki temu smartfon dużo lepiej leży w dłoniach. No i właśnie ma też większą płaską powierzchnię ekranu. Samsung podkreślał w trakcie prezentacji przedpremierowej także możliwości większe tego smartfona do gier mobilnych. I tutaj warto podkreślić, że mamy do czynienia z nowym procesorem Snapdragon 8 drugiej generacji.
Także tutaj w Europie, w Polsce ten procesor będzie dostępny. Więcej szczegółów na temat wydajności tego procesora, jego możliwości w grach, jego parametrów opowiem Wam w osobnym materiale, ponieważ teraz jeszcze jakby pakiet informacji na ten temat do nas nie dotarł. Natomiast bez wątpienia można się spodziewać tutaj naprawdę topowej wydajności. To wszystko, co mogę Wam dzisiaj powiedzieć o Samsungu S23 Ultra, a przede wszystkim jego aparacie, bo to jest najważniejsza nowość. Nie wygląda to, jakby to była jakaś rewolucja. Natomiast 200 megapikseli zdecydowanie jest fajnym rozwiązaniem. Dobrze mieć taki zapas megapikseli. No i tak jak mówiłem, fajnie, że tutaj zamiast dużo mniejszej rozdzielczości, tym standardowym trybem w najlepszym obiektywie, najlepszym aparacie jest 50 megapikseli. Także jeśli dla kogoś fotografia jest absolutnym priorytetem i z tego względu chce wybrać smartfona, no to na pierwszy rzut oka S23 Ultra wyrasta na faworyta mojego, przynajmniej na rynku obecnie. Za jakość trzeba zapłacić. Tutaj w najwyższej wersji ponad 8000 zł. To jest dużo, więc też pewnie nie do każdego ten smartfon trafi. Więcej na temat tego smartfona już niebawem w osobnych materiałach na Sparelswap oraz na naszym kanale. A jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o wszystkich dzisiejszych nowościach, zapraszam Was do materiału Piotrka Grabca na YouTube. Dzięki i do następnego.